Nie pozwól się obrażać dziewczynie. Więc tak, czasem będzie tak, że trafisz na laskę, która gdzieś tam, no, powiedzmy to, palnie coś. Czyli na przykład gadacie, powiedziałeś jakiś żart i tak dalej, ona do ciebie, ale ty głupi jesteś, no nie? No i tu już powinna ci się zapalić czerwona lampka, no nie, że no uważam, że takie słowa no nie powinny mieć miejsca i musisz ją od razu karać za takie coś, no nie? Zazwyczaj jeśli gdzieś tam jedziemy autem, no nie? Czy jesteśmy gdzieś, to ja po prostu mówię, jeszcze raz tak powiesz i wysiądziesz z tego auta, no nie? I nigdy się nie zobaczymy, naprawdę. Tak samo gdzieś tam laska dzwoni i coś ci powie, ale ty głupi jesteś, to nie, to mówię jeszcze raz, się rozłączę, ewentualnie się rozłączam, jeśli gdzieś tam laska nie zrozumiała przekazu. Jeśli gdzieś tam trafisz na jakąś dziewczynę, która będzie przeginała, no nie, dalej cię będzie gdzieś wyzywała, no to powiem szczerze, że no nie mam oporów przed strzelenia jej w ryja. No nie? Płaskiego. Lecę od razu. Naprawdę. I nie patrzę, czy jest w gronie koleżanek, czy coś, to no nie. Po prostu jeśli laska przegina, zaczyna cię po prostu się z ciebie nabijać, gdzieś tam wyzywać cię, no to po prostu słowa tu po prostu no nic nie dadzą, no nie? Jejku, ale ty Krzysiu jesteś tępy, jaki ty jesteś głupi, ty debilu, no nie? Ha, ha, ha. Z ciebie i tak dalej, no wtedy, no w tym momencie nie patrzę, czy to jest facet, czy kobieta, no nie, bo po prostu podchodzę i strzelam jej w ryja, no nie, przy wszystkich i nie patrzę na konsekwencje. Może być z 20 kolesi, którzy zaraz mnie po prostu zmasakrują i ja po prostu to robię i mam to gdzieś, no nie. I zazwyczaj jest tak, że ci goście nic nie robią, no nie. Po prostu nie pozwalasz sobie, no nie, na pewne zachowania, bo uwierz mi, że nawet jak ci gdzieś tam obiją ryja czy coś, no to rany się zagoją, ale psycha twoja może się nigdy w życiu nie zagoić, no nie? I będziesz gdzieś tam miał takie urazy, będziesz miał tak zniszczoną psychę, że później to już mówię, będziesz chodził jak suma wszystkich nieszczęść, no nie? Dlatego mówię, no nie pozwalaj sobie, naprawdę. Są laski takie, trafi się na nie, które gdzieś tam potrafią, mówię, być tak po prostu pewne, no nie, że wiecie, takie feministki, no nie, które myślą, że wszyscy gdzieś tam mają w głowie iluzję, że facet to nigdy nie uderzy kobiety, wiecie o co chodzi, no nie? Że nie, nie wolno. I one wykorzystują to, poniżając gdzieś tam facetów, no nie? Słownie i tak dalej, bo ona wie, że i tak gdzieś tam nikt jej nic nie zrobi, no nie? Wykorzystują to. Tylko, że czasem trafia na takiego gościa jak ja, który ma te wszystkie iluzje gdzieś, no nie? Który po prostu jak trzeba, no to lasce obije ryja, no nie? I w ogóle się z tym jakoś tam nie będzie przejmował, no nie? Po prostu nie wolno przeginać pewnych granic, no nie? Tak samo mówię, czasem gdzieś tam, no są takie, że gdzieś tam siedzę z dziewczyną na ławce i ona coś obrazi mnie, to ja zawsze daję ostrzeżenie, no nie? Jeszcze raz i po prostu albo stąd pójdziesz, no nie? Albo po prostu nie będę patrzył, że jesteś dziewczyną i ci po prostu, no zapierdolę. I laska takie oczy, no nie? Zrobiłbyś to? No a co w tym trudnego? No i już uwierzcie mi, że już po takiej sytuacji żadna dziewczyna nigdy cię nie obrazi. Naprawdę. To po pierwsze, po drugie będzie miała do ciebie mega szacunek. Pokazałeś mega jaja i tak dalej. Naprawdę. Widzisz, zazwyczaj jest tak, że te takie super topowe laski, takie no top, takie czarnule, blondy i tak dalej, które, do których podbija masa kolesi, to one gdzieś tam no już są takie bardziej agresywniejsze, no nie, już troszkę gadka jest inna, no nie, i zazwyczaj z gośćmi mogą robić co chcą, no nie, obrażać ich, oni myślą, że to są żarty, no nie, i mają takich gości za nic, no nie, dlatego, no mówię, z takimi też trzeba pokazać siłę i tak dalej,
i naprawdę zawsze to jest na plus, no nie? Nigdy mi się gdzieś tam nie zdarzyło, że mówię, zrobiłem coś, co nikt inny nie zrobił i zawsze laski gdzieś tam, wow, no nie? Powiem ci, że jeszcze nikt mi tak nigdy nie zrobił, nikt mi nigdy ryja nie obił, no nie? I tak dalej. Po prostu to jest twoja siła, to jest demonstracja siły, no nie? Siła, która każda laska poszukuje, no nie? Naprawdę. I nie mówię tego jakoś złośliwie czy coś, no nie? Ale no czasem, no mówię, jest masę kobiet, no nie? Zawsze, jak to się mówi, trzeba dać pstryczka w nos. Zobaczcie, matka, no nie? Niby dziecko i tak dalej, to jest jej oczko w głowie, ale jak coś zrobi złego, no nie? No to gdzieś tam mu klapsa daje, no nie? Żeby się uspokoił. Tak samo się działa z dziewczynami. Trzeba dać klapsa, żeby się uspokoiła, no nie? Bo tu ktoś, widzę, mocno kogoś poniosło. Naprawdę. I zazwyczaj gdzieś tam dziewczyny, no mówię, widzą. Ty musisz cały czas demonstrować swoją siłę. Ty po prostu, jak coś jest spokojnie, to okej, no nie? Ale jak gdzieś tam widzisz, że coś wymyka się spod kontroli, no to musisz zareagować. Masz gdzieś, jesteś na jakimś obozie czy coś, masz jakąś grupkę, no to czasem widzisz, że sytuacja wymyka się spod kontroli, to trzeba podnieść głos, no nie? Czasem trzeba kogoś przydusić, no nie? Powiedzieć mu uspokój się stary, bo po prostu zaraz tą wylecisz, no nie? I tak dalej. Tu nie ma gdzieś tam co się patyczkować, no nie? Po prostu, no zazwyczaj, jeśli gdzieś tam nie będziesz reagował, nie będziesz twardy, nie będziesz gdzieś tam męski, no to nikt cię nie będzie szanował, no nie? A kobiety to bardzo szybko wyczuwają. Dlatego nigdy nie daj się obrażać, no nie? Jeśli gdzieś tam ktoś ci powie, nawet głupie jakieś, ty głupku, no nie? Pamiętaj, że twój mózg, on nie odróżnia tego, czy to jest żart, czy to jest na poważnie. On po prostu przyjmuje to. Jeśli to akceptujesz, no to później stajesz się głupkiem, no nie? Ludzie cię nie szanują. Jeśli ludzie cię nie szanują, to jak kobieta ma cię zacząć szanować, no nie? Uwierz mi, że jak będziesz twardy, czasem po prostu walniesz stół, no nie? To tylko tobie pomoże. Naprawdę. Jeśli jesteś gdzieś tam w szkole i ktoś cię popycha, to nie bój się podejść do takiej osoby i po prostu strzelić mu w ryja. Nie przejmuj się tym, że gościu jest 2 metry. Po prostu nie daj sobą pomiatać. Nigdy. Nie zważaj na konsekwencje. Nie myśl. Po prostu zrób to, a gwarantuję ci, że nawet jeśli przegrasz, to więcej będziesz miał szacunku od innych, niż jakbyś po prostu zaakceptował to, że jesteś popychadłem, no nie? Także nigdy nie pozwól się obrażać. Jeśli cię obrażają, to reaguj. Stanowczo, krótka piłka, pierw ostrzeżenie. Jeśli gdzieś tam ktoś dalej czegoś nie zrozumiał, no nie? No to trzeba rozmawiać z taką osobą inaczej. I tak samo jest z dziewczynami, no nie? Mam nadzieję, że zrozumiałeś. Trzymaj się.